Dzisiaj na Kępińskim Rynku odbyły się uroczystości 98. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Wcześniej w kościele pod wezwaniem świętego Marcina odbyła się msza święta za ojczyznę, po której delegacje przemaszerowały na Kępiński Rynek pod pomnik bohaterów walk o wolność i demokrację. Wiceburmistrz Artur Kosakiewicz mówił, że to zwycięskie powstanie, zamiast być upamiętniane w całym kraju, często jest marginalizowane, a to duży błąd. Powstanie Wielkopolskie było zbrojnym wystąpieniem Polaków przeciw władzom pruskim. Ten zwycięski zryw należy do najważniejszych polskich sukcesów militarnych i politycznych XX wieku. Kwiaty pod pomnikiem złożyły delegacje władz powiatu i gminy, samorządowcy, przedstawiciele instytucji i organizacji społecznych. Kibice kępińskiego fanklubu Lecha Poznań odpalili race, skandując cześć i chwała bohaterom. Powstanie Wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 roku w Poznaniu i było największym zrywem niepodległościowym na terenie zaborów zwieńczonych zwycięstwem. Dzięki niemu mieszkańcy Wielkopolski odzyskali wolność, a ziemie stanowiące kolebkę państwowości wróciły do Polski.